Dzisiaj rozmawiamy z Radosławem Szulistem, który jest sołtysem ropuch. Dziękuję panie Radosławie za przyjęcie zaproszenia do rozmowy na temat planowanej inwestycji w gminie Pelplin na terenie sołectwa ropuchy. I zacznijmy naszą rozmowę od pytania, które zadaję każdemu z moich rozmówców, czyli jakiego rodzaju inwestycja jest planowana na terenie w okolicy skrzyżowania ulicy Podgórnej z obwodnicą Pelplina? Inwestycja planowana przez inwestora jest zakład utylizacji odpadów zwierzęcej kategorii trzeciej. To znaczy odpady uboczne, które będą przetwarzane na mączkę rybną, na pokarm dla zwierząt, karma dla psów, przerabianie pióra, gdzie będzie powstawała mączka i takie podobne po prostu produkty. Co według pana wiedzy będzie produkowane oraz przede wszystkim z jakich surowców w tym planowanym zakładzie produkcyjnym? Czy pan taką wiedzę posiada? Myślę, że posiadam. Może wszystkiego nie dopowiem to, co inwestor, ale to, co zapamiętałem na spotkaniu w Pelplinie, kiedy odbyło się w lutym w roku 2018. Zostały wymienione takie jak odpady właśnie uboczne, to pióra będą przetwarzane, będzie krew zwożona, tak, i będzie głowy od odpady po prostu surowca, czyli od świń, głowy, takie inne rzeczy, które będą przetwarzane, wytapiane w bardzo wysokich temperaturach, gdzie spowoduje to na wykorzystanie na powtórne pokarmy dla ryb, psów i mączka kostna, chyba tak jak pamiętam. Czy według pana mieszkańcy, tych, których pan reprezentuje tutaj z sołectwa ropuchy, posiadają wystarczającą wiedzę o tej inwestycji? Moim zdaniem mieszkańcy nie posiadają do końca takiej wiedzy o inwestycji, ponieważ inwestor dopiero spotkał się z nami, kiedy została sprawa nagłośniona, kiedy też jakbyśmy całe sołectwo, cała nasza gmina dowiedziała się z poufnych informacji, gdzie wypłynęło to, że jest planowana inwestycja. Więc mieszkańcy są zbulwersowani, że po prostu nie przeprowadzono z nimi rozmów wtedy, kiedy planował inwestor coś takiego. Uważam, to jest po prostu błąd, gdzie sam byłem zły, że taki zakład, gdzie sama nazwa brzmi Zakład Utylizacji Odpadów Zwierzęcych, kojarzy nam się, że to są odpady, gdzie leży sarna na drodze, gdzie leży dzik, czy jakie inne zwierzę potrącone przez samochód. Pan inwestor nam przedstawił to, że to nie o te odpady uboczne chodzi, więc tu jestem spokojniejszy i to jest super, ale właśnie taką informację powinniśmy posiadać wcześniej, kiedy pan inwestor miał zamiar taką inwestycję tutaj przeprowadzić. Mówi pan o tym, że dopiero po tym, jak państwo się dowiedzieli w jakiś inny sposób, zaczęli państwo jakby się bardziej, podejrzewam, interesować tym tematem i szukać odpowiedzi, szukać informacji. W lutym 2018 roku inwestor zorganizował spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury. Czy był pan na tym spotkaniu? To jest i pierwsze pytanie. A drugie, jeżeli pan był, czy zapoznał się pan z materiałami, które były tam prezentowane? Czy pan uczestniczył czynnie w tym spotkaniu? Byłem na tym spotkaniu. Czy byłem zapoznany do końca z dokumentacją i tak dalej? To, co nam przekazał inwestor w styczniu, kiedy spotkał się po tym nagłośnieniu, kiedy złożyłem petycję jako sołtys, wyrażając swoją jakby aprobatę, że nie życzymy sobie takiego zakładu i tak dalej, więc wtedy dopiero zaczęła się cała procedura, cała rozmowa z mieszkańcami, sołectwem i tak dalej. Inwestor zaczął się interesować, żeby się spotkać z mieszkańcami i przedstawić nam, więc byłem, uczestniczyłem czynnie, nawet byliśmy w tym dniu, kiedy było to spotkanie z panem inwestorem w MOK-u w Pelplinie. Pojechaliśmy z mieszkańcami sołectwa do Uśnice, gdzie jest podobna fabryka. Oczywiście są mniejsze preparaty technologiczne, bo to zostało o wiele wcześniej wybudowane niż teraz inwestor planuje z taką technologią. Więc i tam mogliśmy zobaczyć naprawdę, co może nas tu czekać. Wspomina pan o działalności w Uśnicach. Czy według pana, czy zasadne jest porównywanie tej technologii, która jest zastosowana w tamtej działalności, w tamtym zakładzie, do tej technologii, czy do tej inwestycji, która jest planowana na terenie gminy Pelplin? Odpowiadam na pytanie. Technologie przy wybudowaniu takiego zakładu oczywiście będą jego bardziej
wymagające, bardziej nowoczesne. Byłem osobiście i widziałem, pewnie zakład cały czas się modernizuje i tak dalej, widać to jest, ale niestety występują czasami takie sytuacje, gdzie mieszkańcy, przeprowadzając tam rozmowę z przechodnimi, no niestety mają ten fetor, który jest po prostu, no nie jest on ciekawy. Musieli Państwo pojechać i sami poczuć to. Co Pan uważa za największe zagrożenie dla lokalnej społeczności w związku z planowaną budową tego zakładu? Przekazałem to również na spotkaniu w MOK-u, że ja się nie boję zakładu nowoczesnego, ponieważ technologie są dzisiaj takie, że nie poczujemy może tego fetoru tak, jak to powinno się tam dzisiaj się działo albo 20 lat wstecz, ale boję się po prostu parkowania tych samochodów, tego opróżniania się w fabryce, a potem wyjazd tego samochodu z tego się nie okazuje tak pięknie, jak to wygląda na filmie przedstawiony przez pana inwestora. Zobaczyliśmy w sąsiadującej fabryce, po prostu to jest resztki krwi na śniegu, wtedy byliśmy zimą, więc bo można zobaczyć resztki krwi z naczepy pozostawiane, ciągniki od tych naczepów nie było, czyli pojechali po następną dostawę. Boję się tego natężenia ruchu, ale najbardziej się boję, gdzie te samochody będą oczekiwały na wjazd i potem wyjazd i gdzie będą się opróżniać. Mimo pięknie przedstawione jest na filmie, że to wszystko się powinno dziać w zamkniętej komorze, gdzie tak się nie będzie działo. To jest moje zdanie, które ja po prostu wyrażam. Już wspomniał też Pan przez chwileczką, troszkę Pan wybiega wobec moich pytań. Jak będzie kształtowało się natężenie ruchu według Pana wiedzy? Obawiamy się, że w tej chwili byłaby potrzeba doprowadzenia do zakładu i do miejscowości mojej, która jest w kierunku od Pelplina do Nowego Dworu, na pewno zwiększyć jakieś bezpieczeństwo, czyli chodnik dodatkowo i tak dalej, czyli tu są jakby dodatkowe inwestycje i drogowe, a i natężenie ruchu na pewno się większy, ponieważ na dobę ma być przyjętych około, nie chcę się pomylić, ale chyba jest 40 aut, coś takiego na coś 40 ileś aut jest na dobę, więc tutaj to nie jest mało. To nie jest mało i oczywiście nasza obwodnica uważam, że jest przygotowana na to, ale czy bezpieczeństwo jest przygotowane na to? Mi chodzi o takie pobocza, piesi, gdzie pójdą z Nowego Dworu, gdzie nie wszyscy mają samochody. No może być nieciekawie. W sytuacji o takie właśnie bardziej bezpieczeństwa tu chodzi w ruchu drogowego i aut, i pieszych. Tego się obawiam. Jakiego rodzaju transportami będzie dostarczany ten surowiec do zakładu? Wszystko pięknie można opisać na filmie. Inwestor przedstawił nam, że będą to naczepy z nierdzewki, szczelnie zamknięte uszczelkami jakimiś, tam zależy jaki to będzie odpad uboczny. Jeśli to będzie krew, to będzie beczka, która będzie się zamykała szczelnie, będzie się otwierała pod ciśnieniem. Oczywiście takie dzisiaj są możliwe, takie naczepy i te samochody, więc inwestor zapewnia, że będzie to dostosowane do wymogów, bo inspekcja drogowa mu tam czy ochrona środowiska nie pozwoliłaby po prostu przewozić ten materiał. Więc tutaj myślę, że to tak film wszystko może pokazać. Rzeczywistość jest inna. Czy te obawy związane z transportem są dla mieszkańców z sołectwa Ropuchy jakby największymi obawami? Jak rozmawiałem, zbierając petycje, tak, to jest najbardziej właśnie ten transport i obawa tego, że nie będziemy w stanie zlikwidować doszczętnie zapachu fetoru, który będzie się wydobywał, mimo pod taką wielką temperaturą. Nie chcę tam wymienić w jakich to stopniach, bo nie pamiętam, ale domyślam się, że na pewno coś tam się stanie. Z tą temperaturą wyprowadzi, że pójdzie piękny, ładny, biały dym, gdzie nie będziemy, ale to fetor niestety robi swoje i go będzie czuć. Była sytuacja, gdzie niedawno zamknięto tutaj obok mnie również w swoim sołectwie śmieciowisko, które tam z terenu gminy było zbierane i też właśnie nie było reakcji od mieszkańców i też nam postawiono pod nosem, więc wiemy, co nas czeka. Czy sołectwo Ropuchy w momencie, kiedy dowiedziało się o planowanej tej inwestycji, czy przygotowywało jakąkolwiek petycję do inwestora, czy do urzędu, aby no, czy to inwestor, czy to urząd wspomógł tutaj mieszkańców swoimi jakimiś działaniami, czy wysłuchał ich tej petycji, prośby, czy obaw?
Powiem tak, że kiedy dowiedzieliśmy się o tych drogami tajnymi, tak w cudzysłowie nazwijmy, że to były drogi tajne, informacja tajna, przekaz tajny, i kiedy ja zacząłem zbierać tę petycję odnośnie tego sprzeciwienia się powstania tego zakładu produkcyjnego właśnie utylizacji odpadów zwierzęcych, to mianowicie poszła wtedy cała fala protestów, poszła cała fala petycji, również my nasze jako mieszkańcy sołectwa też złożyliśmy te petycje do Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie. Też została ta petycja na którejś sesji rozpatrzona, zatwierdzona, przekazana do i upubliczniona. Radni i pan burmistrz przyjęli to tak pozytywnie i na tym się zakończyła jakby ta cała procedura. Prawdopodobnie nic więcej nie mogliśmy ani my zrobić, ani urząd, zbierając te petycje i pokazując, że się sprzeciwiamy temu zakładowi. Czy inwestor wyszedł do państwa z jakąś inicjatywą związaną z tą petycją, którą państwo przedstawiali? Ja myślę, że ta petycja, pan inwestor się nie spodziewał tej petycji tak ilościowo i też zaproponował, dlatego, bo to spotkanie odbyło się po tych wszystkich zebranych petycjach, gdzie pan inwestor też dostał do informacji, że to jest taka teczka. Ja też również jako sołtys otrzymałem. Petycja to była również ze sąsiednich miast, takich jak wsi jak Starogard, Klonówka, gdzie padło nawet pytanie na spotkanie w MOK-u. Dlaczego Klonówka nie wie o takim spotkaniu? Mieszkańcy nie wiedzą dlaczego, czyli brak przekazu informacji. Wróćmy wtedy jeszcze do planowanej inwestycji. Czy zna pan taką samą inwestycję, tu myślę w takim stosunku 1:1, która funkcjonowałaby w kraju? I jeżeli jest taka, to jaki ona ma wpływ na środowisko? Wcześniej już też wymieniłem te Łusinice, chyba dobrze teraz już wypowiedziałem. Jest, no powiedzmy, w 80% była podobna, ponieważ technologia pana inwestora byłaby o wiele lepsza i tak dalej. Jaki ma wpływ na to środowisko? Może nie umiem wypowiedzieć się, bo nie wchodziłem w te obszary, ale mówię, no jak wspomniałem też wcześniej, oczekujący transport nie wpływa dobrze i nie jest korzystnie to na pewno na zwierzęta, które po prostu zimują, i koty, i psy, które podlatują, wyjadając czy wylizając te odpady, które z tej czepy wypadły kierowcy, może jak sobie tam chciało czyścić wrota, które potem się szczelnie zamykają. Czyli to na pewno uważam, że nie ma wpływu, że aż tak zabija to środowisko. Nie jest do końca przestrzegana ta norma jakby tego zachowania tej czystości i przestrzegania.